Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No dzisiaj będzie troszeczkę inaczej, nie będziecie widzieć mnie, może mój długopis. Także zdrowia dla normalnych. No co staram się zrobić? No, wziąłem długi zoom, także mam tutaj mapkę, pokazuję. Czasami ludzie się zastanawiają, o co chodzi w tej Ameryce, dlaczego jest kolegium elektorskie, co z tymi senatorami, skąd się wzięło to kolegium. Jak się popatrzy na Amerykę, tak? Jak się popatrzy na Amerykę tutaj, no to tu są te Stany Środkowe, wschodnie wybrzeże, tu jest wschodnie wybrzeże. Te wschodnie wybrzeże, no to było oryginalnych 13 kolonii, czyli Rhode Island, Massachusetts, Connecticut, Delaware, także, że tutaj ten na wschodzie. Tutaj to była Luizjana, odkupiona od Luisa tam za 5 wagonów złota. Tu jest Floryda, no i tutaj w zasadzie to są góry skaliste, tu są Apalachy, także od tych, wszystkie te kolonie angielskie, no to ciężko im było przechodzić przez Apalachy. Później te wszystkie były równiny tutaj, gdzie było dużo, sporo Indian, no i zachodnie wybrzeże, gdzie ciężko było się dostać. W sumie to bardziej się, jak szli na zachód, no to woleli płynąć naokoło Ameryki Południowej, żeby wylądować w Kalifornii, niż przechodzić przez całą Amerykę. No ale dlaczego to mówię? No są, czerwony kolor jest i niebieski kolor. I tak jak tu widać, Biden ma 264 te głosy elektorskie. Clinton. Trump na razie ma 214. No i Republikanie są na czerwono. Dlaczego Republikanie są na czerwono? No dlatego, że komuniści, demokraci, jak wchodziła telewizja kolorowa, oni nie chcieli koloru czerwonego, a tak za dużo kolorów nie ma do wyboru. Podstawowe te kolory, zielony, dziwny, biały, niedobry, czarny, niedobry. No to telewizje przyporządkowały niebieski i czerwony. W niektórych stacjach dawali czerwony Republikanom, w niektórych czerwony demokratom i nawzajem to wszystko było wymieszane. No a później ustanowili, że czerwony jest konserwatywny, a niebieski demokratów. Także czerwone świnie nie chciały mieć koloru czerwonego i republikanie, konserwatyści wylądowali z czerwonym kolorem. No ale jak tu się popatrzy, na przykład Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, South Dakota, North Dakota, Wyoming, Montana, Utah, Idaho, no to te wszystkie te środkowe stany, no to są w zasadzie republikańskie. Ale ciekawa sprawa, jak popatrzycie na niebiesko, tak, tutaj całe te wschodnie wybrzeże, tu jest Kanada, czyli to jest Maine, New Hampshire, Vermont, New York troszeczkę, Pensylwania, no to Pensylwania, powiedzmy, to jest tu i oni liczą teraz te głosy. No to jak popatrzycie tutaj z tym przybliżeniem, no to wszystko jest na czerwono poza miastem. Tutaj te wszystkie Virginia, to są miasta. No, z New Hampshire jest w sumie partia demokratów, socjalistów. Rhode Island jest na niebiesko, Massachusetts na niebiesko, ale Maine na przykład na wybrzeżu to są demokraci, a cała reszta to jednak są republikanie. Tak samo jak Texas. Texas tutaj jest cały czerwony, a w miastach jest na niebiesko. Tu jest na niebiesko, tu na niebiesko, na niebiesko. Problemem w Ameryce jest to, że powiedzmy jest 3,5 tysiąca hrabstw, czyli można powiedzieć, że 3,5 tysiąca hrabstw, no to jest 3,5 tysiąca takich powiatów. No i Kalifornia. Jak Kalifornia, to jest cała niebieska, tak? Ale w zasadzie Kalifornia, no to jest tutaj ma niebiesko, tutaj ma czerwono. Północna Kalifornia, no to jest w sumie republikańska, środkowa wymieszana,
a południowa jest typowo demokratyczna. Oni mają 55 przedstawicieli w kongresie, no bo mają 53 reprezentantów i dwójkę senatorów. I ludzie mówią, dlaczego w Ameryce nie ma proporcjonalnych głosowania. No dlatego nie ma proporcjonalnych, że ta Wielka Kalifornia ma dwóch senatorów i ten malutki Rhode Island tutaj w zasadzie to jest jak mniej niż końcówka palca względem setek, to Rhode Island ma dwóch senatorów i Kalifornia ma dwóch senatorów. Co to znaczy? To znaczy, że pięć największych stanów z największą populacją nie w zasadzie przyjedzie buldożerem wszystkich innych. Ci ludzie tutaj, to wszystkie te stany mają co najmniej po dwóch reprezentantów w kongresie, senatorów, no i proporcjonalnie mają reprezentantów. No i właśnie ciekawa rzecz jest z tymi reprezentantami. Całe te badania opinii publicznej to były jednym wielkim oszukaństwem, bo to się okazało, że w ogóle nie jest to, co przewidywali. Na temat prezydenta, no to niektórzy mówili, że Biden ma 20% do przodu wśród kobiet, 23% wśród starszych. W innym ośrodkach mówili, że Biden ma 11% wśród kobiet, 3% wśród seniorów. Także to jest jedno wielkie oszukaństwo. To jest jedno wielkie oszukaństwo. I to samo robili w 2016 roku. Tłumaczyli, że na przykład będzie wielka wygrana w Izbie Reprezentantów, że demokraci dostaną 10-15 więcej miejsc. No a tu się okazuje, że tu jest powiedzmy, no nic, stracili 5, republikanie uzyskali 5, no ale tak jak widać, tak, tu jest na czerwono znowu Oregon, no to ma w zasadzie niebiesko, trochę reprezentantów. Całe wschodnie wybrzeże to jest komunistyczne, to jest lewackie, nie ma żadnych wymieszań. Na Florydzie jest paru republikanów, paru socjalistów i tak to widać. Także republikanów jest 190 w Izbie Reprezentantów, demokratów 204 na razie, bo to się wszystko się zmienia. Tak samo w Senacie to nic się nie zmieniło, no bo republikanie stracili jednego, zyskali jednego, także to się wszystko wymieszało. Jak się popatrzy na przykład na Teksas, no to w 2016 roku to tutaj widać właśnie, że tu są na południu Teksasu, gdzie są miasta, tak? To są miasta, to są socjaliści, a cała reszta jest na czerwono, czyli republikańska. Tu jest miasto, a cała reszta w 2020 to się też pozmieniało. Oszukują. Trump wyszedł i powiedział, że w zasadzie to nakłaniali ludzi, żeby ludzie nie głosowali. Te wszystkie badania opinii publicznej to no, na pewno zniechęcą część ludzi. Część tak samo nie poszła, no bo no miała jakieś takie niesnaski, ale zaczyna się wielka afera o fałszerstwo, bo 30 lat temu była taka sytuacja, że tu w New Jersey było jakieś tam oszukaństwo, no i sąd zakazał pilnowania republikanom wyborów. I dopiero to ustało w 2017 roku. Także przez ostatnie 40 lat wyborów z jakiegoś powodu pilnowali tylko demokraci. Także jak republikanie zaczęli przychodzić, no to byli wypraszani. No i
Oni wiedzieli, ile głosów jest na republikanów i znienacka znajdują się jakieś walizki nowych głosów i dokładają. Także nie jest wesoło, no ale cały ten dziwaczny ten dzisiejszy filmik, no bo jednak chyba powinienem zrobić to komputerowo, no ale to trzeba będzie sprzęt jakiś zrobić. Ale popatrzcie właśnie, wszędzie to jest Ameryka, to jest konserwatywna. Powierzchniowo to jest konserwatywna. Tyle tylko, że miasta, no w miastach to są urzędnicy, w miastach to są politycy, no i w miastach żyją ludzie, którzy żyją na garnuszku, dużo z nich żyje na garnuszku państwowym, dlatego się zbierają tam, gdzie są pieniądze. Cała reszta amerykańska to jest normalna Ameryka. No. Dziwaczne jest to, że to zawsze jest tak pół na pół i to 0,5% czy 2% jest różnicy. No ale to będą przeliczenia. Jest nadzieja, Filadelfia. No Filadelfia ogólnie rzecz biorąc to była prawicowa. Jeszcze Biden ostatnio im tam naubliżał, bo powiedział, że im zamknie wszystkie te kopalnie węgla, te wydobycie ropy i tak dalej. Także, że Pensylwania się troszeczkę zdenerwowała. No ale kłamią, bo we wszystkich 50 stanach, no to miejsca wyborcze są opanowane przez komunistów. Republikanie nie potrafią tak atakować. No zawsze nadstawiają tego policzka, zawsze mówią, że będzie lepiej, a to nigdy nie będzie lepiej. Jest takie odpuszczanie i przychodzą i kopią coraz bardziej. Także zdrowia wszystkim. Popatrzcie się tutaj. Floryda tak samo ma troszeczkę tam niebieskiego, ale jest czerwona. Cała Ameryka jest w zasadzie względem powiatów, to cała Ameryka jest konserwatywna. Te elity komunistyczne wynajdują najróżniejsze metody, żeby wyrolować tych Amerykanów, no ale jest nadzieja, że to wszystko, że Trump jednak wygra, że udowodnią te oszukaństwa. No jak nie, to 2024 będzie zażarta walka, bo przez 4 lata republikanie, konserwatyści zobaczą, co socjaliści robią. Dużo demokratów zobaczy, co socjaliści robią. No i część się obudzi, część zacznie walczyć politycznie. Nie będzie tak jak u ruskich, gdzie wybijali, czy w Polsce, gdzie UB wciskało do więzienia. No tego to nie będzie. Nie będzie tego tak jak w Chinach, czy na Kubie, czy w Północnej Korei. No ale będzie te wahadło. No, jest możliwość, że zalegalizują 15 milionów nielegalnych Meksykanów i ludzi z południa, którzy będą głosowali na socjalistów. No ale zobaczymy. Na razie w ciągu tygodnia się wyjaśni, czy prezydent Trump ma drugą turę. Zdrowia i do następnego zdemonetyzowanego filmiku.